Bardzo chciałam zostać mamą. O dziecko staraliśmy się wiele lat. W tym czasie moje siostry, przyjaciele, wszyscy zachodzili w ciążę. Wszyscy znajomi chwalili się na Facebooku o narodzinach swoich pociech. A ja? Ja płakałam na widok wózków w parku z dziećmi. PCOS to straszna bestia. To był trudny okres. Co miesiąc patrzyliśmy z nadzieją na test ciążowy, czy te kreski się w końcu pojawią. A potem, kiedy się nie pojawiały, było ogromne poczucie żalu, że nie wyszło. Czułam, że z Darkiem się ze sobą oddalamy. Coś nie gra między nami, bo ja czułam smutek, żal. Dariusz próbował mnie pocieszać. Nie wierzyłam wtedy, że na końcu tej drogi będzie happy end. I to jeszcze podwójny. Ale cofnijmy się o kilka lat. Z Dariuszem poznaliśmy się w 2012 roku. Bardzo szybko zamieszkaliśmy razem, a po około 2 latach stwierdziliśmy, że możemy założyć rodzinę i zaczęliśmy starania o dziecko. Najpierw podchodziliśmy do tego tematu w taki sposób, że jak będzie dziecko, to będzie, jak nie będzie, to też się nie będziemy martwić. Jednak lata mijały, a dzieci nadal się nie pojawiały. A to wszystko dlatego, że mam PCOS, czyli zespół policystycznych jajników. Jest to jeden z powszechniejszych problemów u kobiet z niepłodnością. Tak było w moim przypadku. Objawiało się to bardzo nieregularnymi okresami. Najdłuższy, jaki miałam, to 11 miesięcy. Z jednej strony można się trochę cieszyć, że tyle czasu bez okresu, ale nie w tym przypadku, bo to zaburza całą gospodarkę hormonalną. Bardzo wielu lekarzy bagatelizowało problem, że mam jeszcze czas na zajście w ciążę, że to wszystko się jeszcze unormalizuje. Były nieudane próby leczenia, potem przepisana antykoncepcja, co w ogóle mijało się z celem. Według ginekologa miało to uregulować moje cykle, ale to nie były takie cykle czysto menstruacyjne, tylko po prostu krwawiłam co miesiąc. Po antykoncepcji to w ogóle czułam się strasznie. Cały czas byłam wkurzona, cały czas rozzłoszczona, płaczliwa, drażliwa. Potrafiłam nawet popłakać się na widok kiełbasy, że jest podana na obiad. Potem stwierdziłam, że to wszystko nie ma sensu. Odstawiłam antykoncepcję, bo to nie dawało żadnych rezultatów. Z roku na rok było coraz większe zdesperowanie, że w ogóle nie będę miała dzieci. Jeden z lekarzy stwierdził, że będzie cudem, jeżeli zajdę w ciążę, ale jeżeli już w nią zajdę, to bardzo ciężko będzie ją utrzymać. To było bardzo ciężkie, co usłyszałam. Dla mnie psychicznie to wszystko wytrzymać, ten cały natłok myśli, to wszystko zebrać ze sobą. W ogóle się zastanawiałam, czy jestem kobietą. No i wyobraźcie sobie, to jak usłyszeć wyrok śmierci, że nie będzie się już mamą. Ja wyobrażałam sobie, że będę szczęśliwą, kochającą mamą, że będzie mnie otaczała gromadka dzieci, które wszędzie biegają, rozrabiają, że biegną do ciebie z pięknym rysunkiem wykonanym przez siebie. Ponadto rodzina bardzo często wspominała, że będzie dobra ze mnie mama. A tutaj taki wyrok, to tak jakby ktoś brudną ścierą zmazał wszystko, co sobie pięknie wyobraziłaś. Przełomem była przeprowadzka do Poznania, gdzie natrafiliśmy na super lekarza, który nie zbagatelizował nas, który przeprowadził przez cały etap leczenia, pokazał co i jak, opowiadał wszystko z najmniejszymi szczegółami. Trafiłam do szpitala, gdzie diagnozowano mój problem. Przez 4 dni miałam wykonywane wszelkie badania. Potem nawet ten lekarz spojrzał pod kątem Darka, czy to może po prostu nie z jego winy jest problem, bo wiadomo, po mojej stronie już był, ale warto było sprawdzić również inną drogę, czy ta niepłodność nie wynika po prostu z obydwu stron. Więc Dariusz dostał skierowanie na badania nasienia. A jak wyglądało leczenie? Została mi przepisana metformina ze względu na to, że wykryto również insulinooporność. Zbyt wysoki poziom insuliny w moim organizmie wpłynąłby na to, że po prostu ciąża by się nie utrzymała. Dodatkowo zostało mi przepisany duafaston z progesteronem oraz estradiol.
Najpierw brałam metforminę, 500 jednostek, ale potem ta dawka była zwiększona do 1000, a także przez pierwsze 3 miesiące brałam estradiol, a potem już tylko duphaston. No i tak mijały mi miesiące podczas brania tabletek, gdzie byłam pod ścisłą kontrolą u ginekologa endokrynologa, który sprawdzał również, jak to wszystko u mnie działa. Czy wszystko po prostu prawidłowo funkcjonuje, jak przebiega owulacja. Potem, jak wszystko szło niby okej, ale nadal nasze starania były bezowocne, tak zostałam skierowana na badania w celu drożności jajowodów, czy po prostu wszystko tam dobrze funkcjonuje. No a kiedy dostałam już to skierowanie, to okazało się, że jestem w ciąży. A wiecie, jak to było? Poszłam miesiąc przed zajściem właśnie w ciążę na badanie, czy jest owulacja. No i się okazało, że są 3 pęcherzyki. Lekarz stwierdził również, że da właśnie mi to badanie, to skierowanie na badanie tych jajowodów. No i miałam czekać na czas, aż się pojawi okres i po tym okresie stawić się po prostu na zabieg. No wiadomo, byłam tym trochę przerażona, bo miało być to w znieczuleniu ogólnym. Jak się okazało, zaszłam w ciążę, więc to całe badanie nie było po prostu potrzebne. A kiedy pojawiły się te 2 kreski na teście ciążowym, to sobie wyobraźcie tę przeogromną radość, która mnie ogarnęła. Pobiegłam do Dariusza, skoro rano, skoro świt, budzę go, że jestem w ciąży. Dariusz tak... No aha, dobra, okej. Przerzucił się na drugi bok i dopiero jakby potem mu to wszystko, te trybiki zaskoczyły i jakby skoczył z tego łóżka, jak się wtedy ucieszył. No i to wszystko trwało tak długo, ta niewyobrażalna radość, kiedy się tego dowiedziałam i spełniło się moje marzenie, moja wizja bycia mamą. Jak rodzina dowiedziała się o ciąży, to wszyscy pamiętali o tych 3 pęcherzykach, które były i mówili albo trojaczki, albo bliźniaki. Potem na badania poszliśmy, się okazało, że jest 1 pęcherzyk. No to radość, bo będzie dzieciątko. Poszliśmy na 2 badania. Dzień dobry, mamy 2, mamy parkę. A na 3 badania to naprawdę baliśmy się iść, bo wiecie... Jedno badanie pokazuje, że jest 1 pęcherzyk. No to myślicie sobie, dobra, będzie 1 dziecko. Potem nagle 2. Wiadomo, jak to w brzuchu, wszystko może się za sobą schować. To naprawdę baliśmy się iść na to 3 badanie. Jak widzicie, u mnie wszystko skończyło się dobrze. Nawet podwójnie dobrze. Kochana, jeśli walczysz z PCOS albo z innego powodu niepłodności, masz problemy z tą płodnością, wiedz, że jest światełko na końcu tej ciemnej drogi, że wyjdziesz z tego lasu rozpaczy i żalu, że będziesz szczęśliwą mamą, że w końcu przytulisz swoje dziecko, usłyszysz, jak mówi, kocham cię. A kto wie, może w nagrodę, tak jak ja, dostaniesz podwójne szczęście. Co by nie było, jestem z wami. Do zobaczenia. Maria.